old oven. Nie opuszczać autobusu bez wezwania. Obywatelki, obywatele, po opuszczeniu autobusu należy opuścić plac. Nie robić zgromadzenia, proszę opuścić plac, proszę się rozejść. No tak, Milicja obywatelska wzywa do natychmiastowego rozejścia się. Cześć Kubuś. Halo. Trochę. Podróży zabytkowym Ikarusem po miejscach związanych ze stanem wojennym, po warszawskich miejscach ze stanu wojennego. Prelekcje i o stanie wojennym opowie Państwu dr Tadeusz Urzikowski, pracownik Biura Instytutu Pamięci Narodowej Oddziału Warszawskiego. A zaśpiewa Państwu i wprowadzi w klimat trochę Solidarności Piotr Kajetan Matczuk. I dzisiaj wyjątkowo podczas tego kursu zaczniemy właśnie od pieśni Solidarności, pieśni stanu wojennego, z tego powodu, że
o 19.30 tutaj niedaleko w Centrum Edukacyjnym Instytutu Pamięci Narodowej, przystanek Historia, odbędzie się spektakl, widowisko muzyczne, na które też serdecznie Państwa zapraszamy. To Piotrze, proszę. Raz. Dobry wieczór Państwu. Ja zachęcam do wspólnego śpiewania tych piosenek. Państwo otrzymali albo otrzymacie za moment śpiewniki, w których są teksty tych piosenek. Będą to w większości piosenki Jacka Kaczmarskiego, który był najpopularniejszym bardem tamtego okresu. Pierwsza piosenka pod tytułem Zwątpienie znajduje się na stronie 8. Co nas obchodzić mogłoby w tym kraju, gdzie przyjaciele z dala się obchodzą? Czy się wrogowie starzy dogadają, komu dogodzą, a komu dogodzą? Na co się jeszcze obrażać w ojczyźnie przeobrażonych i poobrażonych? Gdzie jeśli ktoś cię przez przypadek liśnie, to by otworzyć, nie zaleczyć rany? Czego na pewno pragnąć móc nad Wisłą, co nie jest jeszcze marzeniem spragnionych? Fata Morgana nazywa się przyszłość, śpiewa w oazach strute lub strzeżone. Wśród swoich bliźnich nienawidzić, uszlachetniając podłość przez nienawiść, gdy się nienawiść brzydzi tym, co widzi i bezsilności nudzi, a nie dławi. Nikogo z kim porozmawiać wśród prawników skargi, dla których słowa nie myśl to rozmowa. O chórze marzą roztrzepane wargi, internowane w gadających głowach. Kogo potępiać i czym jeśli wstępem nastąpił tempę ostrze potępienia? I bezszelestnie, żeby iść z postępem, trzeba udzielać hurtem rozgrzeszenia. Miłość w cieniu jasnej kury, gdzie wszyscy tak ukochani boleśnie, że blizny wiary są bliznami skóry, próbując żywym przyswoić nieszczęście. Co zdradzić jeszcze w państwie targowicy, gdy komuniści też krzyczą o zdradzie i próżne plany państwowej mennicy, żeby srebrniki były wciąż na składzie. Szczerze w narodu świątyni, gdy na sztandarach aksjomaty wiary powyszywane są nićmi złotymi, a dusza warczy, gdy widzi sztandary. Kogo wynosić pod niebo lechitów, gdzie tyle było dziwnie wyniesionych i braknie brązu dla nowych pomników wśród tylu starych, jeszcze niestrąconych. Jak żyć w tylekroć zdobytym muzeum, gdzie nieżyjący życia się trzymają, rozsądkowi śpiewając Tadeum, by ich coś wreszcie weszło w tym kraju. Jak żyć w tylekroć zdobytym muzeum, gdzie nieżyjący życia się trzymają, rozsądkowi śpiewając Tadeum, by ich coś wreszcie weszło w tym kraju. Piosenka na stronie 4, w ironiczny sposób opowiadające wydarzenia stanu wojennego, świadectwo, słowa i muzyka Jacek Kaczmarski. Jaja w kraju niewyjęte, solidarność dała ciała, z powodu
Partia wam długo z lętem, partia trzyma się na pałach. W dzień handel chciał podleci, za to nocy ostra pania. Pieniądz tańczy już od świeci, milion poszedł bez gadania. Samo tanio się sprzedaje, buce dęte i uczynne. Za dwa króle czyni swaje, sami wiozą na melinę. Starcie z okna się wychylić, krzycząc pogod ma pragnienie. A już dwaj pod drzwiami byli z odpowiednim obciążeniem. Koleżanki wychowane, nie certują się na marne. Dają chętnie i na zmianę, wszystkie bardzo solidarne. Zdjęcia w dupie przemyciłem, bar studentu Gastuglina. Zginął potem ten, co tyłem, dostał w uchwę, co się zgina. A tu całkiem kadnie zwajdy, człowiek szlander do mu chmury. Bracie, halby, rajdy, potem pojechałem w górę. Różno w krajdach i na trasach, a w Kasprowem znów kultura. Chodzi o życiu w czasy klasa, jak nie w Polsce, jak nie w górach. Paszport mam wojenny, własność pana generała. Nawet ci nie podam cery, przy nim zaśmiemy je w rolę bala. Tam nie wracaj, grunt spalony, nie ma życia, stan krytyczny. Słuchaj, czy na paszport wrony dadzą azyl polityczny? Piosenka na stronie 10, którą zapraszam do wspólnego zaśpiewania, nosi tytuł Hymn. Kto w twierdzy wyrósł, po co nudo gwoli? Kto krew ma w oczach, nie zmierze się błękitu. Sytość zabija nawykłych do głodu. Myśl upodlona, nie dźwigni gnia zaszczytu. Kto się ukrył? Szczyty wytropiony. Nigdy nie będzie umiał stanąć prosto. Zawsze pod murem, zawsze pochylony. Chyba że nagle uwierzy w swą boską. Wszelkim pokusom po tygodniu gres na swoim grzechu. Dawniej jedzą, ucieszyło duszą. A zaraz jednym z tysięcy uśmiechów, zamiany zadowolonych, kto krzyczą w agonii. Na męki dając ciało, by myśl umieścić. Nie widzi sensu w nauce harmonii. Ani nie umie śpiewać o tym pieśni. To świat opuścił za starej postaci. Jedynie zaśpiewa hymn o dzięki czynienia. Choćby i przez ten zbawienia stracić. Nie ma odwrotna zadość uczynienia. Nie ma odwrotna zadość uczynienia. Nie dla wiwatu człowiekowi dłonie, nie dla nagrody przykazania Boże. To każdy oddech w walce ma swój koniec. Walka o duszę końca mieć nie może. I kolejna z piosenek, słowa Leszek Szaruga, muzyka. Okay.
oczywiście, tak jest. Słowa Leszek Szaruga, muzyka Przemysław Gintrowski, gdy tak siedzimy. Piosenka ze strony trzeciej. Siedzimy nad bimbrem, ojczyzna nam umiera. Gniją w celach koledzy, wolno się kręci powietrz. Drukujemy ulotki o tym, że jeszcze żyjemy. Rok 10 lat więzienia. Gdzieś niedaleko teatru jednego z nas zatrzymał. Pijemy jego zdrowie, w więzieniu to mi się przyda. Gdy tak siedzimy nad bimbrem, ojczyzna nam umiera. Gniją w celach koledzy, się kręci powielacz. Wykonujemy ulotki o tym, że jeszcze żyjemy. Grozi nam za to wyrok 10 lat więzienia. Gdzieś niedaleko patrol jednego z nas zatrzymał. Pijemy jego zdrowie, w więzieniu to mu się przyda.